No jestem po cianówce, po śniadaniu. 8:45. No nie jestem sam. Jestem w towarzystwie naszego czarnego diamenciku, węgiełka. Bambusi. No. Bambusia lubi w moim towarzystwie przebywać. Zaraz się dosiada. Wychodzi. No, mam. Dzisiaj był cwaniaczek. Salceson. O. Miałem nawet 2 czy 3 porcje. Dałem kotkom. Ale niechętnie jedzą. Nie wiem, czy to jest salceson włoski, czy czosnkowy. No ale rzuciłem. Zjedzą to zjedzą, nie zjedzą to się wyrzuci dzikowi. Nie bambusieńka? Ać kciulka. No majeczka tu była, zaraz zaczęła warczeć, prychać. No a cypisek ganiał ją. Tylko nie wiem, czy się chciał bawić, czy co, biegał za nią. Nie kiciulka? Cypisek to czuje coś do ciebie, co? Jeszcze czuje miętę przez rumianek? Nie wywietrzały mu hormony? Co? Kiciuleńko? No. Co, bawimy się? No. Zaraz ci zrobię. O tak będzie ci dyndało. Zobacz, możesz się bawić. A co, tu jest jakiś kotek? Tak patrzysz? A, majeczka jest tu. Majeczka tu wlazła. No, majeczka zawsze buczy na nią. Nie, ta Maja to zazdrosna cię jest o ciebie. Bo ty teraz ją przyćmiłaś. Teraz ty jesteś najważniejsza. Teraz ciebie chcą oglądać. Do adopcji wziąć nawet. Nie damy nikomu. Jesteś bezcenna. Nie ma wartości, nie ma tego ceny na ciebie. Nie? Maleńka? O. Nasza bambusieńka. Kiciulina. O. Ten przyszedł. Co szramka żeś tego chciał bić. Szramek buczał, nie mógł się ruszyć. No. Postraszyłem go, Szramek uciekł, to on poleciał za Szramkiem, gonił Szramka. Jaki się zrobił. O. Jaki pieszczoszek do gidziania. No, na Szramka się uwziął. Spróbuj fikać do tego, do Żbiczka, taki cwany jesteś. Piątek też taki bohater. Jak kotki chce bić. Nie, bambusinko? Nasza bambusinka. Dzisiaj jest chłodniej. Dzisiaj cię wezmę do pokoju. Nie? Już byłaś raz. Wezmę cię na kilka godzin. No, kicielka. Aha. No, położyła mu się na boku. I co, amory w głowie? Bo spadniesz. Bo się zaraz suniesz. A, ona się tym piłeczką chce bawić. O, a ja ci kurczę dam. Chodź, bambusia.
Ja ci dam, ty. Muszę mu wlać. No muszę mu wlać. O, już się tam czai, żeby pogonić. Od samego rana jakiś bojowy się zrobił. No, tutaj szlamek się położył. Nie? O, kiciulek. Coś te... Coś ci to się zsunęło, to... Kiciulek, to spanko. Gdzie on jest, ten łapciuch? A jest tutaj majeczka. A ten gdzie? Co on tam chce gonić? Co ją bijesz? Co ją bijesz, to? No. Myślisz, że co? Kij ma dwa końce. Jest jeszcze ktoś nad nim, kto stoi i w porządku tu pilnuje. O, zobaczyła siebie w lustrze. Dzisiaj jest bardzo dobra zmiana. Jest pan Zygmunt. No i jest też taka opiekunka, pani Ela. No to jest najlepsza zmiana. Do rany przyłóż. Mają podobne charaktery, podejście do mieszkańców. Życzliwi, z szacunkiem. Pomocni. Człowiek się czuje jak w domu. A już byłem u kierowniczki i mówiłem, że tam powiedziałem kto. To się zachowują na posiłka jak strażnicy w Auschwitz. Pilnują, tylko żeby ktoś dwóch porcji nie zjadł. I sami wszystko zwijają, zabierają na oddział. A tymczasem sąsiedni oddział, co z nami je na stołówce, opiekunowie wszystkie porcje rozdają. Tam jeden z takich mieszkańców postawny to nawet 4 porcje zjada. A u nas pilnują, opiekun, żebyś czasami nie zjadł 2 porcji. Jakiś pomyleńcy. Ale chyba coś tam pani kierownik powiedziała, bo widzę, że te osoby, które miałem na myśli, to jakby zmieniły się. Takie były psy ogrodnika. Przychodzą nieraz takie miernoty życiowe, kochani. Które nawet średniej szkoły nie mają. Później jakoś tam wieczorowo czy zaocznie 2 lata robią średnią szkołę i zostają opiekunami. W ten czas pokazują swoje ja. Jacy to ważni. Jak to oni pilnują. A na wieś do pana Zygmunta. Roboty tam z świniami, krowami, żeby się nauczyli szacunku. Pan Zygmunt ze wsi, kurczaby, mógłby szkolić tutaj cały personel. Jak powinien się zachowywać opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Oj, dużo im. No ale przez to, to niektórym zaszedł za skórę. Byli zazdrośni, zawiśni, próbowali go wrobić, że pobił mieszkańca, żeby go wyrzucić. O, chcieli go oszkalować.
Nawet do takich podłości się posuwali. Policja, prokuratura, kurczę, obdukcje, cudów, widów nie narobili. Nic z tego nie było. Zgłosiłem się na świadka, powiedziałem do tego policjanta, żeby to skończył. Zakończył, że ten człowiek dostanie zawału, a miał zawał rok wcześniej. Co oni się go czepiają? Tak, i to takie dwie panie u nas, artystki. Już nie będę mówił kto, ale to te, co mi za skórę zaszły. Co też próbowały mnie gnoić. Całe szczęście, że mamy nową kierowniczkę. To się zmieniło. Normalność zapanowała. Ale ci to aż takich rzeczy trzeba? No nic, ponarzekałem trochę. No zdarzają się czarne owce. To się później szczycą, że dostali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, czy tam opiekuna, czy białe anioły porcelanowe. Tacy to pełni empatii. Rzekomo niektórzy są. Jest taka jedna pani na oddziale, która nie potrafi normalnie mówić. Ona po prostu huczy, krzyczy, jakby była w PGR-ze, w oborze. No, zwróciłem uwagę pani kierownik, że ta osoba, to przy niej ten do mnie. No, widzi pani, jak ona się zwraca? Ona nie mówi normalnie, ona krzyczy. No tak, mówię, rzeczywiście. No dobra, dosyć tego.